To już raczej oficjalne, że w ostatnim czasie najlepsze seriale kręci Apple TV. Dopiero niedawno zachwycałam się Severance, które nadal mocno polecam, a dzisiaj będę z kolei polecała inny serial od Apple TV Plus, czyli Pacinko, którego finałowy ósmy odcinek pojawił się na platformie 29 kwietnia. Od tamtej pory co prawda minęło już trochę czasu, ale przyznaję, że się długo nie mogłam zebrać, żeby obejrzeć te ostatnie odcinki i nie dlatego, że było tak słabo, absolutnie, tylko dlatego, że po pierwsze nie Chciałam, żeby się ta koreańska saga za szybko skończyła. A po drugie, trochę się też bałam ładunku emocjonalnego, jaki się w kolejnych odsłonach tej opowieści kryje, dlatego że pacinko to jest historia, która yy, chwyta, dosłownie chwyta za gardło już w pierwszych minutach i nie puszcza aż do samego końca. Sam tytuł serialu, musimy się nad nim na chwilę zatrzymać, pochodzi od popularnej japońskiej gry, gry automatowej uważanej za taką rzadką formę dopuszczalnego w tym kraju hazardu. Chociaż oficjalnie gry hazardowe są w Japonii zakazane, to rynek salonów pacinko traktowany jest przez system z przymrużeniem oka, trochę z większą tolerancją, ponieważ gracze nie wygrywają tam pieniędzy, ale wygrywają żetony, które dopiero później Wymieniają na gotówkę, więc no, niby jest legalnie. Nie jest też tajemnicą, że od lat branża paczynko jest wykorzystywana przez lokalną przestępczość, między innymi do prania pieniędzy i do pomnażania zysków. To właśnie sieć takich salonów Pachinko prowadzi jeden z bohaterów tej wielopokoleniowej, serialowej sagi, której scenariusz oparto na głośnej powieści autorstwa Min Jin Lee. Pod tym samym tytułem. Pacinko jest tutaj w pewnym sensie symbolem takiej drogi, którą przeszli bohaterowie, a także statusu, który nie jest do końca moralnie jednoznaczny, ale pozwala im żyć i wspinać się po drabinie społecznej. Jak wygląda taki salon, widzimy już w czołówce serialu, gdzie właśnie między automatami pacinko tańczą poszczególni bohaterowie całej opowieści. Swoją drogą jest to jedna z lepszych czołówek serialowych, jakie ostatnio widziałam i myślę, że mimo, że Apple TV Plus daje opcję pomijania czołówek, to mało osób to robi i ja na pewno nie. Chociaż gra Pacinko pochodzi z Japonii i język japoński też często słychać w dialogach, to głównymi bohaterami jest rodzina Koreańczyków, którzy w wyniku japońskiej okupacji zostali skazani na... Wieloletnią emigrację, a także społeczną degradację. Można więc powiedzieć, że Pachinko jest takim kolejnym przykładem na to, jak silna jest w ostatnich latach ekspansja kultury koreańskiej na scenę międzynarodową. Po sukcesie Parasite, sukcesie Minaria, także po. Powiedzmy sobie szczerze oglądalnościowym rekordzie Squid Game. Pacinko jest następną produkcją przybliżającą nam koreańską mentalność i historię. Co ważne, mimo że serial został wyprodukowany przez Amerykanów, reżyserami całości zostali pochodzący z Korei Południowej. Kogonada oraz amerykanin koreańskiego pochodzenia Justin Chon. Zdjęcia do tej nakręconej z ogromnym rozmachem produkcji powstawały przede wszystkim w Korei Południowej, w Japonii, a także trochę w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a linie dialogowe napisano aż w trzech językach, co jest istotne: w koreańskim, w japońskim i trochę w angielskim. Pierwszy 8 odcinkowy sezon serialu kosztował 130 milionów dolarów, czyli słuchajcie, 40. Milionów więcej niż na przykład kosztowało nakręcenie finałowego sezonu Gryotron. Podobno Apple było jedyną platformą, która w ogóle mogła sobie pozwolić na wyprodukowanie czegoś tak drogiego, a twórcy odbijali się przez 4 lata po prostu z tym projektem, od jednej wytwórni do drugiej i całe szczęście, że się udało ostatecznie nakręcić serial bez cięcia kosztów, bo realizacja robi tutaj ogromne wrażenie. Od zdjęć przez scenografię, aż po postprodukcję Produkcję i ścieżkę dźwiękową. Koszty podrażał też oczywiście fakt, że pacinko to jest rozciągnięta na przestrzeni kilkudziesięcioleci saga i rozgrywa się równolegle na kilku płaszczyznach czasowych. Śledzimy więc zarówno losy młodziutkiej Sundży, jej syna i właściciela właśnie tych kilku salonów Pacinko, Baeka Mozasu oraz Solomona, syna Baeka i wnuka Sundży, który już jest wykształcony w USA, jest młodym biznesmenem i robi karierę w bankowości. Ich losy przeplatają się jednocześnie z ważnymi wydarzeniami w historii regionu, a nielinearna narracja prowadzona naprzemiennie w różnych dekadach XX wieku powoli nam po prostu odsłania niuanse tej bardzo złożonej rodzinnej historii sposób prowadzenia narracji jest zresztą moim zdaniem jednym z największych atutów Paczynko. Serial sprawnie balansuje między jednym a drugim wciągającym wątkiem. Wszystkie one rozgrywają się w różnych dekadach, a to w latach 30., a to 70., przy czym dla mnie osobiście zdecydowanie najbardziej angażująca jest tutaj historia Sundży, której ta starsza wersja jest grana przez nagrodzoną Oscarem za rolę drugoplanową w Minari, Joo Ju, Jang Jun, mam nadzieję, że dobrze wymawiam, ale każda z tych opowieści ma swoją moc, każda wybrzmiewa w bardzo intensywny sposób. Napisana przez urodzoną w USA Min Jin Lee powieść, której ja niestety nie czytałam, opowiada koreańską historię w sposób bardzo uniwersalny. I to jest opowieść osadzona w kulturze i realiach, których nie znamy, ale została ona przekazana z ogromną wrażliwością i wyczuciem, dzięki czemu po prostu łatwo się w nią zaangażować na takim poziomie uniwersalnym. To jest historia, która pokazuje ludzkie losy zarówno w kontekście historii, jak i kulturowych ograniczeń, oczekiwań, a także zakazów ustanawianych przez jednych ludzi po to, żeby poniżyć i kontrolować innych ludzi. Jest to opowieść o statusie, który jest umowny, ale w odpowiednich okolicznościach licznościach może dosłownie łamać życiorysy. Jest to też opowieść o rasizmie, o ksenofobii, a także o zachowywaniu człowieczeństwa mimo piętrzących się zawsze przeciwności. Jeśli oglądając koreańskie produkcje nie do końca jesteście w stanie się odnaleźć w niuansach tamtejszej kultury, to myślę, że Paczyńko wiele Wam wyjaśni. Jest to taka bardzo ludzka opowieść, która została rozegrana w niezwykle subtelny sposób. To jest też po prostu bardzo gorzka, ale na swój sposób też piękna historia, od której się dosłownie trudno oderwać. Całe szczęście, że Apple TV Plus zdecydowało się jednak wyprodukować drugi sezon, mimo dosyć wydaje mi się niszowego odbioru tej produkcji no i ogromnych kosztów. Ale słuchajcie, skoro jest już tak dobrze, że serial ma 98% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes, a ja na dodatek mówię, że warto i że jest dobrze. To myślę, że możecie śmiało po niego sięgnąć i jak już sobie obejrzycie, to możecie dać znać jak wrażenia. No, chyba że już udało Wam się obejrzeć tą produkcję, to w takim razie możecie pisać. Od razu, jak Wasze wrażenia? Ja jestem e, naprawdę pod ogromnym wrażeniem tej produkcji. Miałam początkowo do niej dystans, e, bałam się, że może właśnie mnie nie wciągnie, że jej nie zrozumiem. Okazało się, że wręcz przeciwnie, jest to absolutnie fenomenalna saga. E, realizacja robi ogromne wrażenie, to jak się przenosimy z jednej dekady w drugą, jak one zostały niesamowicie trafnie oddane. To rzadko się zdarza, te 130 milionów dolarów widać, naprawdę widać w tych zaledwie 8 odcinkach. Tyle jeśli chodzi o naszą dzisiejszą recenzję. Pacinko, więc jeśli szukaliście, szukałyście jakiejś jakościowej serialowej rekomendacji, to to jest właśnie ona. Tyle od nas na dziś. Oczywiście odsyłam Was też do naszych mediów społecznościowych, czyli na Instagram, Twittera i Facebooka. I widzimy się w kolejnym odcinku.